witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Brawl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 2. Odłóż broń. Oj, spokojnie. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku coś mi tutaj jakby laguje. Dotarliśmy właśnie do farmy Onara. Gadaliśmy z niektórymi kompanami. I w tym odcinku właśnie pogadamy sobie ze wszystkimi. Z Wilkiem, z Gornem. Nie, z Gorna nie ma, zapomniałem. On jest w Górniczej Dolinie. Pogadamy sobie z. Z Wilkiem na przykład, tam w środku. Z Wiarą, a potem pójdziemy na farmę Bengara. Dobra, także lecimy. Nie, Sekoba. Przepraszam, Sekob, dobra. Jervis. Czy ja cię skądś nie znam? To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcę? Jego właśnie nie kojarzę z kolonii. Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że... Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników nie byli w kolonii, ale walczyli z jakimś sposobem. Dowiedzieli się, że Lee szuka ludzi. Uznał przywództwo Lee. Sporo ludzi Lee uważa, że to żaden problem. Ale ja znam kolesi. Zrobi wszystko, żeby... Czy wiesz, co zamierza? Planuje zabrać nas wszystkich z wyspy. A Inos wie, że nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem, jak zamierza tego dokonać, ale... Czy wiesz? Sylwio dowiedział się, że niektórzy z paladynów mówi, że reszta paladynów nie odważa plądrować małe farmy, rozprawić się z małymi patrolami straży poza miastem, Lee uważa jednak, że w naszej sytuacji byłaby to najgorsza rzecz. Wiecie co? Chyba jednak nie możemy... Ta rozmowa będzie nudna, jeżeli będę rozmawiał po kolei z każdym kolesiem. Także nie będę tego robił, ponieważ i tak nie mają nic do zaproponowania, żadnych questów, nic. Więc myślę, że od razu teraz dotrę do farmy Sekoba i tam wypełnimy pewną misję z takim farmerem. Skopiemy mu dupsko, że tak powiem. Okej, lecimy tutaj. Kurczę, te lagi mnie dobijają nieraz. Ale to wina Frapsa, ponieważ klatki spadają przez niego. Ale to naprawdę bardzo rzadko. O, tam mamy polne bestie. Sobie zapiszę, żeby potem nie było. Bo nie zapisałem jeszcze i lecimy je zabić. Mam nadzieję, że dam radę. Chyba nie dam rady. Odejdźcie ode mnie! Haha! Kurczę, przez te lagi widzieli. A, nie. Dziękuję kurna bardzo. O, nie. Trzeba im pomóc, tylko najpierw sobie wypijemy miksturkę i lecimy ich dziabać. Po poryju. Dokładnie. Okej. Kurczę, zabili. O nie. Spokojnie. Zaraz będę musiał zobaczyć, kogo tam zabili, żeby to nie był... Kurde, nie many! Do cholery! Kurczę! Nie tak to miało wyglądać. Okej, oddzielili się, także możemy teraz zaatakować pojedynczo cwaniaków, którzy tylko potrafią w grupie atakować. Okej, nie żyjesz? Kogo zabili? Babera jakaś? Babera i... Farmera zwykłego, dobra, także nie jest źle. Tu jest sakwa chyba, jak ja widzę dobrze. Tak, tu jakieś szczątki leżą, okej. Co my tutaj mamy? Skórzany mieszek, ziele lecznicze i to wszystko. Zaraz zobaczymy, ile w tej sakwie jest. A, 25 sztuk złota, dobra. Dobra, lecimy na farmę Sekoba. Tylko się jeszcze troszkę uzdrowię tym, co mam. Okej. I okej.
Okej, jest ten koleś, ten cwaniak, którego nie lubię. Trzeba mu skopać dupę. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Już to widzę, ha ha ha. Zapomnij o... Wam w straży miejsc... No to chodź i spróbuj. No cóż, w takim wy... No, come on! Wow, ten już zna podwójny kombos. Jest dosyć silny. Dobra, możemy go pokonać i to spokojnie. Widzicie, jest takie dwa kombosy, także trzeba uważać, aż drugi. Nawet mi HP nie weźmie. Ciota! Haha! 120 punktów doświadczenia za tego noba. Także nie jest tak źle. Topór drwala, dobra, weźmiemy. I zobaczymy, czy możemy z nim pogadać. A raczej go troszkę podrażnimy, że tak powiem. Który ja mam level? 4. poziom, what the fuck. Niedługo będzie 5. 145 punktów doświadczenia mi brakuje. I będziemy się udawali powoli do Colinis, ale nie, będę musiał troszkę poubijać potworków. Nie próbuj tego ponownie. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? Haha! I tyle. Co ten nop miał nam do zarzucenia? Haha! Dobra, lecimy teraz do Sekoba. Nawet nie wiem, czy on tam miał coś do gadania. Poczekajcie, hey. Sztil. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Haha. Nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idioto. Kocham to. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą... Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Tak wiem. To Bronko. Robi co chce. Tyle razy mu powtarzałem, że powinien wziąć... Ale... Po prostu mnie nie słucha. Ojciec denerwuje się na mnie, że nie zdołałem zmusić tego obibu... O, właśnie. Ja mógłbym pomóc. Mówisz poważnie? W porządku. Posłuchaj. Ale jesteś hojny. What the f... Okej. Nie ma sprawy, ale będziesz musiał zapłacić więcej. W porządku. 20. Okej, niech będzie. W porządku. Pośpiesz. I zrobiliśmy już to nawet. Hey. Możemy z nim zagadać. Muszę Ojciec nie ma czasu. Ja mogę cię wysłuchać. Przedstaw mnie swojemu ojcu. Twardziel z ciebie i pewnie nie... Najlepszy. Może w takim razie zawołam ojca. Nie kłopocz się, chłopcze. Sam... Jak chcę. Dobra, pójdziemy do tego Bronka. Gdzie ten nop jest? Tutaj, tak? Nie, to jest Baltazar. Czy jak tam... tam jest. Dobra. Co ty, powybijałeś? Chłopie! A nie, to są ci, którzy zabili... Co? Proszę, będę na... Których zabili polne bestie. Także okej, lecimy do Sekoba. Ale najpierw pójdę do tego Tila, zobaczymy, czy mi zapłaci. Czy ta misja została już wykonana? Czy jeszcze po prostu nie? Hej! No, i tyle. Bronko wróci. Naprawdę? Tak, a ty... Cóż, umowa to umowa, nie mam racji. Okej, dziękuję. Teraz pójdziemy do Sekoba, zobaczymy, jak można z nim pogadać, co on ma nam do zaoferowania, jakie misje itp. Czego szukasz na mojej ziemi?
Nie ma tu nawet co ukraść. Wynocha! Jak widać, w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który przyjaźnie nastawiony. Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Póki co, idź się powłóczyć.